W poprzednim filmie robiliśmy sobie system depozytowania pieniędzy, a w tym momencie sobie zrobimy system wypłacania pieniędzy, czyli z banku będziemy przenosić rzeczy do po prostu sekcji gotówki. A więc przejdźmy sobie do naszego wizuala i stwórzmy w folderze commands nowy plik o nazwie withdraw.js module exports data new slash command builder. Oczywiście nadamy sobie nazwę setName, będzie to withdraw. Ustawmy sobie description, czyli opis, komenda do wypłacania pieniędzy i oczywiście dodajemy sobie add number option i dajmy sobie tutaj option set name withdraw, set description i dajmy ilość do wypłacenia. Oczywiście jeszcze set required true. Musimy podać tutaj jakiś numer. Czyli dajemy sobie dalej async execute, dajemy interaction i klamry, określmy sobie to, czyli robimy slash dwie gwiazdki enter, piszemy tutaj interaction i wklejamy interaction tutaj w ten import. I jeżeli mamy to zrobione, to teraz robimy trochę takie przeciwieństwo, jeżeli chodzi o komendę deposit. Także na początku sobie stwórzmy user ID w naszej interaction, member ID. Standardowo sprawdzamy, czy nasz użytkownik jest w systemie economy, czyli economy service has user ID. Robimy negację, czyli jeżeli go nie ma w naszym systemie economy, to wtedy go tworzymy, czyli economy service create user ID. Tworzymy użytkownika z domyślnymi danymi. No i dalej lecimy z kolejnym rzeczami. Czyli pobieramy sobie nasz serwis, równa się economy service get user ID i teraz pobieramy sobie opcję z naszego parametru, czyli jak wpiszemy sobie slash withdraw i na przykład właśnie to 200 przykładowe, to chcemy, żeby nam to 200 z banku przeniosło się do gotówki. A więc robimy sobie const i na przykład to withdraw równa się i tutaj stosujemy podobną sztuczkę co w deposit. Robimy, żeby było wszystko na plusie, czyli nawet jeżeli ktoś wpisze na przykład withdraw minus 200, to się zamieni na opcję na plusie, bo nie możemy dopuścić minusowych wartości, żeby się deponowały, znaczy bardziej wypłacały do gotówki. Czyli tutaj wartość absolutna, robimy parse int, czyli ignorujemy wszystkie wartości z kropką, takie na przykład jak na przykład 200.5, nie będziemy przyjmować takich opcji i dopiero tutaj piszemy sobie interaction options get number i tutaj napisaliśmy sobie withdraw, także to kopiujemy i tu wklejamy. Więc mamy tu withdraw. I teraz sobie sprawdzamy, czy użytkownik faktycznie podał prawdziwy numer. Czyli jeżeli ja mam w banku 200 i na przykład zrobię withdraw 100, no to to jest ok, pobierze mi 100 z banku i przeniesie do gotówki. Ale jeżeli wpisałbym withdraw, a miałbym na przykład wpisane w parametrze 1000, wiadomo, że w banku nie mam 1000, tylko mam 200. A więc trzeba by było wysłać znowu wiadomość o błędzie, że nie mogę wypłacić do gotówki 1000, jak mam tylko 200 w banku. Czyli robimy sobie sprawdzenie. Jeżeli nasz serwis get i tutaj mamy bank, jeżeli get bank jest mniejsze niż to withdraw, czyli użytkownik podał zbyt dużą liczbę, nie ma tyle pieniędzy w banku, no to wtedy sobie robimy return interaction reply content nie posiadasz tyle pieniędzy w banku. No i jeżeli on posiada odpowiednią liczbę tych pieniędzy w banku, to standardowo robimy akcję usunięcia pieniędzy z banku i dodania ich w sekcji gotówki. Czyli service remove bank to withdraw i service add cash to withdraw. OK, no i teraz tworzymy sobie nasz embed, czyli const embed równa się new embed builder. Klikamy embed builder w sekcji tutaj discord.js. Dodajemy nawiasy, set title, sobie robimy jakiś tytuł, czyli na przykład wypłacanie, bo wypłacamy pieniądze z banku, set description, dodajemy sobie te daszki i wypłacono, dajemy sobie tutaj na przykład backslash daszek, tutaj robimy taki dolar i miejsce na podanie gotówki, czyli to withdraw. Ja sobie dodam jeszcze te emoji takiego coina, skopiuję sobie to z tutaj poprzedniej komendy deposit. Wy możecie tutaj nic nie wklejać, to ja to tak daję tylko, żeby było estetyczniej, czyli taką emoji coina. I teraz sobie dodamy jeszcze jakiś kolor, set color, colors, dodajmy z discord.js, dalej blue
I teraz możemy sobie wysłać naszego embeda, czyli interaction reply embeds embed. Także w taki oto sposób sobie przeładujemy teraz bota i sprawdźmy, jak to działa. Jeszcze raz sobie wpiszę stan konta naszego i zróbmy sobie withdraw i dajmy na przykład 100. Wypłacono 100, to teraz sprawdźmy nasz stan gotówki, niech będzie val, 620 i 100 w banku, czyli wszystko się zgadza. Teraz sobie spróbujmy dać zbyt dużą liczbę. Nie posiadasz tyle pieniędzy w banku i sprawdźmy, czy to się poprawnie zrobiło. Oczywiście nic nam wtedy nie przyniosło, a więc tak to wygląda. Jeżeli macie problem z kodem, zapraszam na Discorda. Cały source code jest dostępny na Patreonie i na Discordzie jest instrukcja, jak sobie wziąć source code. A więc to tyle i cześć!